Sponsorem prezentów dla gości jest kingpromotion.pl, agencja reklamy. Tak, czy najlepiej pojechać? Na pewno nie suchy liściastym drzewem. Najlepiej jak rzucisz oponę, dasz dużo ciepła, dużo opału, no i sąsiad będzie miał ładny dym. Jeżeli chodzi o czyszczenie tego kominka, to bo myśmy troszeczkę przegapili, też żeś czyścił, ja nie zauważyłem w międzyczasie. Czyli to jest tak, że nie masz jakiegoś luftu od dołu, tylko to działa na zasadzie takiej, że najpierw wygarniasz. To jest ruszt i masz taką specjalną do kominka łapkę do tego. Masz na dole popielnik, który wyjmujesz. Opróżniasz i dobrze jest raz na jakiś czas wziąć odkurzacz do popiołu i tam też wygarnąć, tak? No bo tutaj zasysa ci powietrze świeże, które tutaj cyrkuluje, więc żeby też było czysto w domu, tak? No to no dobra, a ty masz takie, a właśnie, to też muszę uważać na to, przepraszam, że ci przerwałem. I pilnuj mnie, żebym nie przerywał, bo ostatnio napisali do mnie widzowie, że za bardzo gościom przerywam, to pilnuj mnie, jakby co, to od razu jakiegoś kuksańca. Słuchaj, czyli tak, tutaj zaciąga ci powietrze do spalania, ale masz na zewnątrz też coś wyprowadzone, czy nie? Jest doprowadzone świeże powietrze, które podnieca ogień, tak, więc... Aha. Tutaj po prostu pobiera powietrze na zasadzie cyrkulacji, tak? Więc... Czyli to jest to powietrze takie, co jest do ogrzania domu, czyli to tutaj pobiera chłodne powietrze. Tutaj się kumuluje wokół kominka i rozumiem. Potem wychodzi ciepłe. Tutaj górą i plus do tego jeszcze masz gdzieś wywiewa, to pokażemy później. Czy to już ludzie teraz nie rozpalają drzewem normalnie? Drzewo, bo akurat mam ten przywilej, że mam swój las następny i brzozowy i po prostu jak tnę drzewo, to często jest tak, że jest kora, tak, która jest uważam najlepszą podpałką, może w ten sposób. Tak jest minimum, tak jest maksimum według tego trójkąta, tak? Okej, okay, a to w takim razie nie można zrobić czegoś takiego, to co mówisz, że jak masz ogień, to nie można zrobić takiej sytuacji, że jeżeli chcesz dołożyć drewno, to możesz przymknąć dopływ powietrza? No właśnie nie. Z tego co się dowiedziałem, to powinno się robić tak, że przy dokładaniu robić maksimum powietrza, żeby te spaliny nie były właśnie wypalane i dopalane, a nie zduszane i wydalane tutaj na samą, tak? Oficjalnie witam się bardzo serdecznie, bardzo dziękuję za zaproszenie. Chciałbym porozmawiać troszkę o kominku i ty masz kominek zrobiony z rozprowadzeniem ciepła. Strasznie interesowało naszych oglądających to, jakie są plusy, jakie są minusy, czy warto, czy nie warto. Ty jeszcze tak do końca pewnie nie jesteś w stanie tego powiedzieć, dlatego że jesteś w trakcie budowy domu. A w ogóle może zacznijmy od samego początku. Powiedz, co cię skłoniło do tego, żeby założyć sobie kominek? No zawsze to było takim moim marzeniem, tak? Mały, biały domek. Tak, tak. I przy lesie. Gdzieś tam wieczór, no scenerię mamy, wiesz, iście górską. No, po prostu podoba mi się ten klimat. Uważam, że kominek nadaje taki bardzo charakter domowy i nie ukrywam też, że aspekty cieplne, gdyż no jak wiesz, mam swój las, więc jakby mam możliwość sobie zapewnić te drewno do tego kominka, przy czym mogę przeoszczędzić na gazie. No dobrze, a powiedz mi, czy nie, bo z tego co się orientuję, to niedługo ma być ogólnie zabronione palenie kominkiem. Czy ten kominek, nie wiem, spełnia, czy kominki też mają jakieś klasy związane z tym, że nie wiem, on jest jakiejś tam klasy piątej, czwartej czy coś? No na pewno ma spełnia tutaj wszystkie normy, bo z tego co się dowiedziałem, to jest dosyć świeży model.
Więc tutaj monterzy zapewnili, że spełnia wszystkie normy i jak najbardziej nie ma tutaj problemu, żeby nim palić. Aha. Jak szybko się rozgrzewa? Bo tak, tutaj mamy, to żeśmy tam na przebitkach też pokażę, że tutaj zaciąga powietrze, tutaj wypuszcza. Jeżeli rozpalisz, nie wiem, mamy takie minus 7, minus 10, tak jak teraz to bywa, to w jakim tempie osiągasz tutaj takie temperatury, żeby było spokojnie można mieszkać? To znaczy tak, no przy codziennym paleniu wiadomo, no to szybciej jesteś w stanie uzyskać tą ciepłą, tą temperaturę, tak? I ciężko to jest określić. Tak naprawdę to też zależy od drewna, którym palisz, bo im suchsze, tym lepsze, wiadomo. I no ale to myślę, że to jest granica godziny, dwóch, to już jest, po dwóch godzinach to już masz żar taki, że jesteś w stanie naprawdę odczuć te ciepło w salonie. Dobra, a ty masz grawitacyjnie to wszystko zrobione, tak? Czyli nie ma czegoś takiego, że nie masz jakieś dmuchawki, które wspomagają, tutaj regulujemy to ciepło? Zwykłe grawitacyjne jest. A to rozprowadzenie po pokojach, bo tutaj mamy z kominka, bezpośrednio z kominka idzie nam ciepło na ten salon. Z rozprowadzeniem tutaj, z kuchnią tutaj nam fajnie ogrzeje, a w pokojach rozumiem, że masz to rozprowadzone właśnie tym... Tak, cztery pokoje są docieplone właśnie z tego kominka. Jest na strychu zamontowana turbina. Będziemy mogli ją jakoś zobaczyć, da radę ją jakoś zobaczyć, czy ona jest tak zabudowana, że nie zobaczymy? Postaramy się. A ona jest w jakiś sposób ocieplona na tym strychu, czy nie? Teoretycznie nie musi, ale lepiej jest z tego względu, gdyż jest trochę ciszej, bo jednak słychać trochę tą turbinę po załączeniu. No i też ma cieplej troszeczkę, tak? Jest obudowana taką grubszą płytą, to pewnie zobaczymy w późniejszym etapie. A ta płyta, którą tutaj jest, że tak powiem, oizolowana turbina? To jest płyta izolacyjna krzemianowo-wapnowa do izolowania kominków. Bo ostatnio robiliśmy odcinek o rekuperacji, na pewno już go widzieliście, był w środę. Ten odcinek jest w piątek, tak? Bo my go nagrywamy w piątek z rana, nie? Piątek z rana. Oglądałeś ten o rekuperacji, prawda? Tak. Świetny odcinek, nie? Tam naprawdę tak dziewczyny fajnie tańczą w tym odcinku. Dobra, słuchaj, bo przy rekuperacji, jak rozmawialiśmy wtedy też z pewnym kolegą, który tam nam o tym opowiada, to mówił, że teoretycznie tego powiewu wiatru tam nie czuć. U ciebie jaka jest sytuacja, jak na przykład na pokojach leci to powietrze ciepłe? Faktycznie trzeba tą rękę przyłożyć dosyć wysoko do tego odprowadzenia ciepła, żeby poczuć jakikolwiek podmuch. Myślę, że to jest w granicach 30-40 cm od wylotu, tak? Żeby poczuć faktycznie jakiś powiew. Okej, czyli tak, mówisz, centrala jest na strychu, ale te rury rozprowadzające rozumiem, że są zalane w ocieplonej wsadce, czy nie? Nie, no to jest na zasadzie po prostu przekute jest w stropie, wyprowadzona jest rura do turbiny. Ta ocieplona, taka ta rozciągliwa spiro. Aha. I po prostu z tej turbiny jest rozprowadzone po stropie, po wierzchu. Każda rura osobno do pokoju. Dobra, witam cię Piotrek. Cześć, mamy Marcio. Tutaj eksperta, który montował ten kominek i zajmujesz się takimi rzeczami, prawda? Ekspert mocno powiedziałem, już nie przesadzałem. No dobrze, na kilka kominków założyłeś. Kilka, tak. Czyli jeden tutaj i drugi u siebie. Dokładnie tak. No, jeżeli myślisz, ale na tym się uczyłem. Na tym się uczyłeś, czyli u siebie już jest... Nie ma sprawy. Czyli posłuchaj, to co tutaj ten dym tutaj zapierdziela, to znaczy, że to była ta nauka i teraz już poprawiłeś. Dokładnie, teraz już wychodzi nam to dużo lepiej, nie? Jest? Jest, pali się, daje ciepło, jest okej. Okay. Dobrze. Posłuchaj, powiedz mi taką sytuację, bo tutaj zastanawialiśmy się z Dominikiem, czy z użytkownikiem, inwestorem, u którego jesteśmy na budynku i bardzo dziękujemy za zaproszenie. Czy ten kominek spełnia normy, właśnie byś powiedział jak to jest, czy kominki mają jakieś normy, czy można teraz w ogóle montować kominki, bo podobno wszystko co jest stałopalne trzeba wyrzucić. To jest wszystko, do wrzucenia nie nadaje się.
Panuje taki przesąd, taka opinia, ale no nie jest tak, trzeba wyczytywać szczegóły, prawda, bo do końca tak nie jest. No, ten akurat wkład jest wkładem nowoczesnym, szczelnym i spełnia normy ekoprojektu, które teraz jakby obowiązuje. Czyli jeżeli byśmy brali dotację na wymianę głównego źródła ciepła, to prawdopodobnie tego typu kominek możemy zostawić w domu. Dokładnie tak. Raczej nie powinno być. Będzie akceptowany, tak. Dobrze, powiedz nam troszeczkę o technicznym aspekcie, jak to jest wykonane, w jaki sposób, że tak powiem, rozprowadza tutaj ciepło i tak dalej. Przede wszystkim wykonany jest przez profesjonalistę, prawda? Z doświadczeniem. I tutaj powinna się pojawić lokowanie produktu. Tak. My tutaj nie reklamujemy, my chcemy to trochę żartobliwie też prowadzić. Wjeżdża Dominik. Dobra, dziękujemy. Dziękuję moim panom. Dziękujemy. Rozliczyłeś się z nim? Tak, to po. On to grosze bierze, to już tam wiesz. Dobrze, czyli rozumiem, że... Stać mnie. Dobrze. Więc tak, no, trzeba to wykonać oczywiście ze sztuką budowlaną. Dokładnie tak, w sposób bezpieczny i zgodnie ze sztuką, prawda? I oczywiście z odpowiednich materiałów, przede wszystkim materiałów niepalnych. Mhm. No i po kolei, czego się składa w ogóle kominek, prawda? Kominek, cała obudowa, no wiadomo, serce kominka jest wkład, prawda? Więc to już dobiera inwestor praktycznie indywidualnie, w zależności od tego, czy ma być to kominek typowo dekoracyjny, to wiadomo, będą jakby inne wymagania, głównie estetyczne, czy ma być to kominek głównie grzewczy, żeby ogrzewał nam cały dom, no to wtedy już warto zwrócić uwagę na jakieś dane techniczne, przede wszystkim o jego moc grzewczą, prawda? No i wtedy później oprócz wkładu... Dominik coś wspominał, że on ma 10 KW. 10 KW to jest mniej więcej na jaki... Na taki metraż domu, jak ma tutaj Dominik, coś powiedzmy mniej więcej 120, 150, tam nawet i do 200, to już jest wystarczający wkład. Jako jedyne źródło ogrzewania. No może jako jedyne, to już rzadko kiedy się montuje tu kominki, zawsze, teraz już przeważnie kominek jest jakby takim dodatkowym źródłem ogrzewania, bo wiadomo, w każdym domu już najczęściej jest piec gazowy, więc to jest jakby albo tak... Albo pompa ciepła jakoś bardziej stać, nie? Więc jest to takie bardziej do żeby wspomóc ogrzewanie niż jakby główne źródło. Na chwilę przerwę. Kogo ty w ogóle zaprosiłeś? Ja nie mówiłem, że ty masz z fotowoltaiką kanał, bo on chce promować fotowoltaikę. Ja nie, dobra, nie chodzi o to, czy... Ja rozumiem, ty to wszystko potniesz, wymontujesz i tak dalej, tak? Tak. Bo my na to mówiliśmy o ramach, co dokładnie chcecie. Teraz bym proponował, może jakbym opowiem o tym, jak jest skonstruowane, na jakiej zasadzie działa, tak? My nie chwalimy wszystkiego. To ma być wszystko tak, żeby jeżeli ktoś nas obejrzy i ma ochotę sobie zamontować... Ja też nie jestem taki, który wybierał, że bierzcie, bo zaraz będę mówił o Dominika, paleniu, brudzeniu się i tak dalej, i tak dalej. Ja tłumaczyłem, że ja to nie robię tak, że czekam, wiesz, powoli. To zaraz mówię, ja wytłumaczę, z czego się składa, na jakiej zasadzie działa i później weźmiemy, jak podkładać do kominka i tak. Ten odcinek zaczyna się w piątek o godzinie 17, ale musicie sobie zająć czas do soboty do godziny 19. Proszę bardzo. Wszyscy gotowi? Proszę bardzo. Dobra, czyli tak jak mówiliśmy, kominek składa się głównie z jego serca, z wkładu. Później wiadomo, w środku cały kominek jest wyizolowanym materiałem izolacyjnym, wełną szklaną bądź płytami izolacyjnymi. Na zewnątrz są płyty karton gipsowe, ogniowe, które wiadomo, no przez to nam wyizolują, że jakby nie jest on gorący z zewnątrz. I teraz tak, oprócz wkładu kominek składa się z kratki wlotowej, która zasysa zimne powietrze z pomieszczenia, które to owiewa wkład, i z kratki górnej, wylotowej, gdzie wylatuje już ogrzane powietrze. Nad kratką wylotową jest półka dekompresyjna, i dekompresja z kratką, która jakby... A w celu jakim to jest? Dekompresja służy po to, żeby nie obkopcać i niepotrzebnie nie nagrzewać sufitu. Rozumiem. Mhm. No i tyle. Dookoła wkładu to już później indywidualnie rameczka. Mhm. A powiedz, może być kamienna stala. Też mieliśmy takie pytanie, zresztą będziemy zaraz tutaj jeszcze temat pytań. Czy każdy kominek nadaje się do tego, żebyśmy rozprowadzali ciepło, te tak zwane DGP, tak? Czyli... Dystrybucja gorącego powietrza, dobra, prawda? Każdy kominek z zamkniętą komorą spalania, żeby był szczelny z szybą. Nie. Okay. Po prostu, żeby był szczelny, bo wiadomo, jeśli będzie nieszczelny, będzie nam
przenikał dym, będziemy czuć, będzie bezczelny w pomieszczeniach na górze. Dobrze. Czyli kominek, a dofinansowanie na przykład do pompy ciepła. Czyli jeżeli spełnia normy ekoprojektu, nie jesteśmy na 1000% pewni, ale powiedzmy na 99,5%, że można mieć kominek, nie trzeba go likwidować. Dokładnie, nowoczesny. Jeżeli spełnia normy ekoprojektu. Jeżeli to jest jakiś, nie wiem, marketowy produkt, który nie spełnia żadnych norm, a jeszcze można gdzieś dostać, ale pewnie albo jeszcze starszy, albo otwarte palenisko bez szyby, to już w ogóle. Dobra, powiedz mi taką rzecz, bo tutaj mamy dom parterowy i rozprowadzamy to powietrze po parterze. Czy jeżeli byśmy mieli dom na przykład z poddaszem użytkowym, bądź dom piętrowy, czy jesteśmy w stanie tą dystrybucję przeprowadzić? Tak, oczywiście. Praktycznie. I to musiałoby być na jednej tej turbinie, czy na... To wszystko zależy od metrażu, ale przeważnie przy tych metrażach domów, które teraz się robi, to praktycznie w każdym jedna turbina wystarczy. Dobra, i teraz co do tej turbiny, wiem, że to też jest takie pytanie, tylko nie mogę go w tej chwili znaleźć, ale pewnie do niego dojdziemy, ale zapytam od razu, bo pamiętam. Czy ta turbina jest z jakąś możliwością regulacji obrotów większych? Jak to jest? Czy są takie turbiny? Nie ma? Jak to tak, działa? Są różne, tam pewnie praktycznie w każdej płaszczyźnie są regulacje. Głównie ma regulację temperatury. Załączenia. Bo jeśli kominek nie jest odpalony albo powiedzmy nie ma wystarczającej temperatury, to nie potrzeba, żeby ona od razu pracowała, niepotrzebnie dmuchała nam zimnym powietrzem. Ustawiamy ją średnio na około 45 stopni, turbina, powiedzmy czujnik wyłapuje tą temperaturę i dopiero nam ją uruchamia i zaczyna ciepłym powietrzem dmuchać po pomieszczeniach. Okej. Okay. Średnica kanałów. Jaka powinna być średnica kanałów, czy czym nie wiem? Od kominka idzie średnica 150 mm. A w pokoju już wchodzi 125. I to jest taka typowa... To jest taki standard, powiedzmy. Rozprowadza. A w jaki sposób wyregulować? Myśmy pokazywali, tylko nie wiem, czy my tak, wiesz... Dobrze, że sami nie regulowaliście, nie? Znaczy, żeśmy wyregulowali, jest ciepło wszędzie, tutaj chodzimy, wszędzie jest ciepło, w garażu nie jest ciepło, tylko bo nie ma doprowadzenia powietrza. Mhm. W jaki sposób wyregulować w pomieszczeniach tą temperaturę? Jest jakaś możliwość? Można założyć kratki z żaluzją, bądź jakby... Czyli znamy się. Znamy się. Dokładnie, Dominik. Tak. Dominik pokazał taką kratkę, czyli to tak to działa. Dobra, okej. Okay. Co z paleniem sosną? Bo już powiedzieliśmy na samym początku, że najlepsze są? Drzewo liściaste. Czyli nie opony. Czyli nie opony jednak. Poszukałeś jednak, dobrze. Czyli co, drzewo liściaste, sosna raczej nie. A dlaczego nie? Gdyż będzie dawało dużo dymu niepotrzebnego i będzie nam zaklejało przewód dymowy i wkład, prawda? Mm. No jest jak nieekologiczny, prawda? I też jest bardzo miękkim drzewem, więc będzie się spalało szybko i nie nadaje się. Głównie do palenia drzewo liściaste albo brykiet drzewa liściastego, wiadomo, lepsze, twardsze drzewo, jakiś dąb, bóg. Takie są jakby najlepsze. Dobra, a czy opłaca się, bo tutaj to pytanie brzmiało... Jeszcze tylko do twojego pytania. Najważniejsze, by drzewo było oprócz tego, że wiadomo, liściaste, to żeby było suche. Bo jeśli będzie, powiedzmy, drzewo liściaste, będzie mokre, to nadal będzie dawało sporo dymu, a mało ciepła i też będzie nam brudziło szybę, będzie zaklejało i będzie nieładnie to wyglądało. Mhm. A czy opłaca się w takim razie dopłacić, nie wiem, do takiej turbiny, żeby miała możliwość regulacji obrotów? Czy to... Myślę, że każda już ma. To jest standard z regulacją nie obrotów, a regulacją temperatury. Każda ma regulację temperatur. A ty spytałeś o regulację obrotów? Obrotów też. No to nie, to... No bo jest, ale... Czy jest sens? To wszystko w zależności od inwestora, na co on liczy i co chce, prawda? Bo powiedzmy już teraz standardowa turbina... Przy takich standardowych domach, bo ten dom jest taki... Nie ma sensu. Przy takich standardowych domach, przy tych metrażach, nie ma sensu, żeby ona miała, nie wiem, tam turbo, jaką wydajność, żeby, nie wiem, dmuchała ileś tam set metrów na godzinę, bo niepotrzebny nam przeciąg, mi się wydaje, chyba w tym pokojach. No. Dobra, a czy na przykład, jeżeli mamy z tym rozprowadzeniem powietrznym, czyli tym DGP... Dystrybucja gorącego powietrza. Ktoś mi napisał to w komentarzu, musiałem sobie wyrozumieć, że znaleźć w internecie. Przecież widzę, że nawet na podłodze napisałeś, nie? Ściągę. No tak, żebym pamiętał, wiesz o co chodzi. Dobra, czy jeżeli mamy w ten sposób zrobiony kominek, czy możemy zastosować wkład kominkowy, który będzie jeszcze nam wodnie rozprowadzał? Ma to sens, czy nie? Ma to sens, jeśli byłoby to główne źródło ogrzewania w domu, prawda? I znowu, w dzisiejszy czas, gdy każdy już ma gaz ze smartfona, to raczej w takich domkach jednorodzinnych rzadko kiedy montujemy, no chyba, że nie ma gazu, nie ma innego źródła ogrzewania. Głównie są to domki letniskowe, prawda? To nie można kominka rozpalić ze smartfona? Gazowy tak, ten nie, jeszcze. Jeszcze nie, dobra. Można poinformować kogoś w domu, żeby rozpalił. Ostatnio rozmawialiśmy o rekuperacji, był taki odcinek i teraz powiedz mi, jeżeli mamy kominek z naddmuchem,
i mamy rekuperację w pomieszczeniu. Czy to się nie pogryzie? Nie pogryzie się, jeśli mamy na sterowniku rekuperacji taką funkcję kominek, prawda? I ona wtedy tam, to jest wszystko do wystrojenia. Powiedzmy montażysta takiej rekuperacji, on to wszystko nam wystroi pod nasz dom i pod nasze jakby wymogi. Dobrze. W rekuperacji mieliśmy coś takiego, że były filtry, które jak to powietrze zaciągały nam z zewnątrz, prawda, to oczyszczały i to powietrze już nam wchodziło czyściutkie, później to jak wylatywało, wiem o co chodzi, tak? Tak. Czy jest możliwość, żeby to powietrze krążące po domu, przy kominku, czy są jakieś możliwości, żeby też je filtrować w jakiś sposób? No wiadomo, dzisiaj mamy oczyszczacze powietrza, zarówno wolno stojące, tak, jak i możliwe do podłączenia pod rekuperację, prawda? Tutaj turbina też ma swój filtr, prawda, który czyścimy, czyli wymieniamy. Tak. Widzisz, kolego, dowiedziałeś się przy okazji jednej rzeczy, że to trzeba czyścić też. Dominik nie przyoszczędził, więc ma filtr, ale wiadomo, są też turbiny bez filtra, prawda? Rozumiem, dobrze. Czy często trzeba dokładać do takiego kominka, żeby utrzymać temperaturę? Teraz tak, w nowoczesnym wkładzie nie trzeba często. Stare wkłady były nieszczelne, mimo zamkniętych wszystkich przepustnic, prawda, wiadomo, dosuniętych dziczek, niedziczek, przez to, że były nieszczelne, miały jakieś tam boczne pobory tego powietrza, to drzewo spalało się dużo szybciej, nie mieliśmy takiej kontroli nad nim. Nie mówimy już o wkładach, gdzie w ogóle nie było szyby w starych takich kominkach, które miały zaledwie, jak to się mówi, czekaj, to teraz też przytniemy, efektywność ciepną, że miały 20% tylko, więc stare bez szyby miały 20%, czyli 20% tego, co paliło się, grzało nam dom, a 80% szło niepotrzebnie w komin. W dzisiejszych czasach już jest dokładnie na odwrót, że 20% idzie w komin, a 80% grzeje nam dom, prawda? Dominik pokazywał, to pokażę na przebitce, teraz byśmy nawet nie dali rady, tam są jakieś dziurki, które służą... A dlaczego nam tak machasz? No myślę, że co, że ja się nie mieszczę w kadrze, tak? Wypchnął mnie. To coś tutaj tak trochę przesłania. Kominek. No to ja wciągnę brzuch. Pokazywał takie dziurki, które mają służyć właśnie temu dopalaniu, tak? Tak, dopalanie spalni, żeby jak najbardziej wykorzystać, powiedzmy, te drzewo, które palimy, że jak najbardziej ten, powiedzmy, żeby płomień, energia została, to energia została w domu, żebyśmy tego niepotrzebnie nie wydalali na zewnątrz, prawda? Okay. A co do kominów? Kominy jakie powinny być zastosowane do kominów? Najlepiej... Czy może być, nie wiem, cegła? Może być cegła, tylko wiadomo, w dzisiejszych czasach najlepsze są już, powiedzmy, kominy systemowe, prawda? One są i się wbrew pozorom najszybciej je buduje, są najbezpieczniejsze, szczelne, no i najmniej pracochłonne. Nie? I wcale nie jest to jakieś, no nie wychodzi to dużo drożej. Tak. Dobra, powiedz mi z Twoich wykonań kominków, czy miałeś jakieś takie najbardziej, że tak powiem, dziwne rozwiązanie, które sam się zastanawiałeś, czy to ma sens? Były takie jakieś... Co drugi, co trzeci montaż przy początkowej rozmowie z inwestorem, tak jak i z Dominikiem. No jest ciekawie, tylko wiadomo, oczekiwania klienta kontra rzeczywistość i wymogi, jakby konstrukcja, techniczne parametry, jak to musi być spięte. No dużo inwestorów dopiero jak, może na odwrót. Jak inwestor buduje dom, architekt wyrysuje mu kominek. Jest to dosłownie tylko szyba, nic więcej, na prostej ścianie i wszystko brzmi pięknie i wygląda. Póki nie zaczynamy go konstruować, nagle się okazuje, że mówimy, że muszą być kratki wlotowe, muszą być kratki wylotowe i wtedy inwestor jest zdziwiony, ale dlaczego, jak to? Bo on chce być tak pięknie, gładko, tak, bez żadnych... Nie, bo zawsze jest tak, ale architekt nie wyrysował. Architekt nie zaznaczył, prawda? Tak, muszę powiedzieć, że ja na przykład sobie nie wyobrażałem, że to będzie aż tyle zajmowało miejsca, tak? Że myślałem, że to będzie... Dosłownie jak się zaczyna. No to przecież mogłeś zacząć to robić w zeszłym pokoju. No dobra, dlaczego ten kominek, który zajmuje miejsce? Przede wszystkim... Co tam jeszcze z tyłu? Bo tam widzę jakąś jeszcze... To jest wyczystka. Przede wszystkim każdy inwestor od razu myśli, że ten kominek to będzie zajmował dosłownie kawałek, prawda? Dopiero jak ustawimy wkład, dodamy obudowę, materiał izolacyjny, jakieś dylatacje, odstępy na owiewanie, nagle się okazuje, że on wychodzi nam sporo na pomieszczenie. No czego się klient nie spodziewał, nie? Tak, ale technicznie po prostu nie przeskoczymy pewnych tematów. Niektóre rzeczy nie przeskoczymy, prawda, muszą być tak jak tutaj u Dominika. Był z tyłu jeszcze przewód dymowy, prawda, więc już wkład trzeba było niego odsunąć, bo przecież kominek nie wchodzi nam w ten przewód dymowy, prawda. Tu widzimy wyczystkę do wybierania sadzy i sadzy z komina po oczyszczeniu przez kominiarzeń. Powiedz mi jeszcze taką rzecz, bo żeśmy, jak rozpalaliśmy, to Dominik czyścił ten kominek i tam, no nie powiem, jest to... W jakimś stopniu pracochłonne, żeby go wyczyścić przed takim rozpalaniem. Czy są jakieś jeszcze inne systemy w
kominkach zastosowane, żeby, nie wiem, to się samo... No samo nic się nie zrobi, ale można zainwestować w tak zwany separator popiołu, tak zwany odkurzaczyk do kominków i można wtedy zamiast, powiedzmy, z szufeleczkami wybierać popiół, można, powiedzmy, wyciągnąć tak jak odkurzaczem. No. Separator popiołu różni się, jest to, powiedzmy, odkurzacz, tylko przystosowany do popiołu, gdyż musimy uważać z rana, powiedzmy, jeśli już nie ma ognia, wydaje nam się, że tam już się nic nie dzieje, tak naprawdę pod tą pierzynką jest jeszcze żar. Wciągając go normalnym odkurzaczem, powiedzmy, jeszcze z papierowym workiem, on po prostu nam spłonie. A separator popiołu jest cały z metalu, jest bezpieczny, więc nie powinno nam się coś takiego wydarzyć. Na jakim etapie powinniśmy i co powinniśmy w ogóle, o czym powinniśmy pomyśleć, żeby ten kominek zainstalować w sposób taki, jak być powinno? No to o montażu kominku już powinniśmy pamiętać na wczesnym etapie budowy domu, bo wiadomo, trzeba zaprojektować, a także wykonać przed, powiedzmy, czy w trakcie budowy, prawda, doprowadzić powietrze z zewnątrz budynku do wkładu, a także trzeba wykonać przewód dymowy, aby ten cały dym odprowadzić na zewnątrz przez komin. Okej. A jeżeli na przykład jakimś cudem nie zrobiliśmy doprowadzenia powietrza, no to wiadomo, wtedy jest to bardziej pracochłonne, trzeba już kuć wylaną wylewkę albo zrobić... Czyli nie ma takiej opcji, żebyśmy... W dzisiejszych czasach każdy wkład praktycznie jest podłączony powietrzem z zewnątrz. No, są to jakieś tam wymogi. Wiadomo, nikt nikogo do niczego nie zmusza, ale powinno być. Jeżeli chodzi o, że tak powiem, sztukę budowlaną, powinno być doprowadzenie. Dokładnie tak, w praktyce będzie to kuta posadzka, albo będzie trzeba wzdłuż ściany wykonywać zabudowy, żeby to doprowadzić. Ale jeśli na przykład się chcieli, nie wiem, na takie okazjonalne palenie, czy potrzebujemy doprowadzenia tego powietrza? Powinno być. Powinno być? Potrzebujemy, musimy. Dobra, czyli musimy. Okej. Okay. Tak na koniec powiedz nam, w jakim rejonie działacie, jakby ktoś był zainteresowany, bo widzę, że Piotrek ma bardzo dużą wiedzę na ten temat i gdyby chciał ktoś skorzystać z Twoich usług. I też mam taką nadzieję, bo dam w opisie filmu do Ciebie kontakt. Jeżeli ktoś by miał jakieś pytania, to mam nadzieję, że jesteś w stanie pomóc, prawda? Tak, oczywiście, nie ma problemu. No to jak to jest? Mazowieckie czy raczej... Tak, Warszawa, okolica, ale całe Mazowieckie jeździmy, nie ma problemu. Mazowieckie. Dobra, widzicie? Miało być o kominku z rozprowadzeniem. Dowiedzieliśmy się mnóstwa rzeczy na temat kominka, czy warto, czy nie warto. To już musicie zadecydować sami. Co się dzieje, gdy jest teraz zamknięte, tak? I otworzysz, kiedy na przykład jest na minimum i otworzysz to w ten sposób. Aha, faktycznie. Nie, no to wali od razu na boki. A jeżeli zrobimy to przepisowo, czyli damy na maksa, poczekamy chwilę, aż zaciągnie tego powietrza i te spaliny zaczną się lepiej dopalać i zrobimy to powoli, czyli poczekamy, aż ten płomień się ustabilizuje. Czyli po troszeczku tak jakby zwiększamy ten dopływ powietrza i cały czas kontrolujemy sytuację. Tak. No to faktycznie tutaj nic nie idzie praktycznie na zewnątrz. Może coś tam idzie, ale no nie widać tego. Coś tam na pewno, ale to już nie jest to, co było tak na początku, tak? Okay. Jakby mówię, no zachowując się... Standardy? Tak, no to jesteśmy w stanie uniknąć tego efektu. Wow. Albo przynajmniej go w znacznym stopniu zmniejszyć. Słuchajcie, dzięki naszemu sponsorowi, mam takiego sponsora, który nam daje prezenty. Sponsorem prezentów dla gości jest kingpromotion.pl, agencja reklamy. Dla naszych gości, nie wiem, która jest, bo tak, Dominik potrzebuje troszeczkę mniejszą, Piotrek potrzebuje troszkę większą, najwyżej się zamienicie, bardzo prosimy, możecie oczywiście zajrzeć, zobaczyć, czy to się nadaje, chociażby na jakieś budowy, czy coś, czy nie, nie wiem, czy nie pomyliłem akurat rozmiarem. Dla Dominika S-ka, to chyba będzie ok. Jest ok, tak. Jest ok, no to nie, no, prawdopodobnie się będziecie musieli... U mnie XL-ka będzie ok. Będzie ok. Rozumiem, że na montaże się przyda. Jak najbardziej. To jest taka ciepła, bo ona jest tutaj napisane pompa ciepła, więc będzie się na pewno ciepło. Dziękujemy bardzo serdecznie naszemu sponsorowi. Dziękujemy bardzo za oglądanie tego odcinka. Oczywiście jak komuś się podobało, to wiadomo, łapeczka w górę. Subskrybujemy. Jak będziecie mieli pytania do Piotrka, to tam na dole będzie link. Jak będziecie mieli pytania do Dominika, to również damy maila, żeby nam poodpowiadał, czy prawdę mówił w tym odcinku, czy nam nakłamał. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia w następnym odcinku. To wytniemy, a tak naprawdę nie masz litra, nie? To jest realizator! Okay. Ale przecież nie zrobimy z ciebie, wiesz, dusi grosza, nie? Dokładnie. Przecież udostępnił nam to miejsce.
Oddaj to. I poczekaj, jeszcze raz zapytamy, co powiedziałeś. Tak. Piotrek, powiedz, dlaczego tutaj jest tak zrobione, że mamy jakby taką, nie wiem, inaczej... Zetkę, tak zwaną zetkę, prawda? Żeby bezpośrednio powietrze nie dmuchało, nie szarpało nam ogniem w kominku. Robi się jakby taką zetkę spowolnienie tego powietrza. Okej. Okay. I to jest temperatura teraz wylotowa stamtąd, tak? Tak. Około 90 stopni.